MZDIM wdraża docelową organizację ruchu na skrzyżowaniu ulic Czarnieckiego, Reja, Olszewskiego, Fabrycznej i Konopnickiej na Starej Hucie. Nowe oznakowanie poziome i pionowe ma uporządkować ruch drogowy. W ramach projektu zostały wykonane wyspy kanalizujące ruch na skrzyżowaniu oraz wprowadzono ruch okrężny wokół Wyspy Centralnej. Wloty na skrzyżowanie są podporządkowane i oznakowane znakami ustąp pierwszeństwa oraz ruch okrężny. Wyjazd ulicy Czarnieckiego jest możliwy tylko w prawo. MZDIM liczy na to, że nowe rozwiązania ułatwią poruszanie się po tym skrzyżowaniu, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych.